Witajcie moi drodzy, dobrnęliśmy wreszcie do końca. Przerobiliśmy sobie w poprzednich słuchowiskach trzy rodzaje kusa, a także stęp, a dzisiaj zajmiemy się pracą ciała w galopie, zarówno w pełnym, jak i w półsiadzie. I na początku opowiem Wam o najczęstszych błędach, które wynikają niestety z braku znajomości biomechaniki ciała jeźdźca. Bo ani na kursach instruktorskich nie ma na ten temat za wiele, ani w szkołach się tego nie uczy. Także na szczęście jest coraz więcej trenerów, którzy taką wiedzę posiadają, więc trzymajcie się takich ludzi, od nich się uczcie, aby wzrastać nie tylko w tym, co możecie poczuć siedząc na koniu, ale także ucząc się tej teorii, która też da Wam większy wgląd w sposób poruszania się Waszego ciała na koniu. Zachęcam Was także do zgłębiania moich książek, a także odsłuchiwania moich webinarów na platformie webinario.pl, gdzie bardzo szczegółowo opisuję zagadnienia, chociażby przejścia piersiowo-lędziowego, do którego podczas tego słuchowiska będę nawiązywać, no bo jest to miejsce, którego uruchomienie jest tak naprawdę kluczowe zarówno w prawidłowym działaniu dosiadem i w galopie i w kusie. Galop jest chodem, który najczęściej jest przyczyną wielu lęków u jeźdźców, no bo jeżeli już spadamy, to najczęściej właśnie w galopach, bo gdzieś tam albo nas koń poniósł, albo uskoczył, albo się czegoś wystraszył i to generuje bardzo wiele napięć w ciele, z którymi później wielu jeźdźców sobie nie potrafi poradzić. I to wcale nie musi być tak, że to są tylko jeźdźcy początkujący, bo miewałam jeźdźców zaawansowanych, którzy albo na krosie się wywalili mocno z koniem, albo gdzieś tam z konkretnym koniem jakimś, z którym zaczęli pracować, mieli bardzo trudne doświadczenia i bali się na nim jeździć. Także to też jest zagadnienie, któremu poświęciłam z kolei cały e-book, żeby jakby oswoić pracę z układem nerwowym, zrozumieć jego funkcjonowanie i ogarniać sobie to ciało, tak naprawdę pracując układem nerwowym, bo przez niego możemy dojść do swobody i miękkości w przepuszczalności ciała. Pomijając nieuświadomione napięcie w ciele, bardzo dużym błędem podczas galopu jest utrzymywanie kręgosłupa lędźwiowego w takiej permanentnej sztywności. W pełnym siadzie jest to brak amortyzowania kręgosłupem, brak pełnego ruchu miednicy w sensie zataczania koła, a także, co częściej występuje u kobiet, pogłębianie lordozy lędźwiowej, która ustawia nam miednicę w przodopochyleniu, przez co guzy kluszowe są z tyłu, no i koń średnio jest w stanie nasze pomoce wtedy zrozumieć. Dodatkowymi błędami są oczywiście wszelkie zaciski ud, wiszenie na pysku, tak, czy emocjonalne blokowanie oddechu. Także to są zagadnienia, które dotyczą tak naprawdę wszystkich chodów i przed każdym treningiem warto to ciało szczegółowo sobie przeskanować, ale także podczas treningu wracać sobie co jakiś czas do wnętrza i robić sobie takie przeglądy, bo często jest tak, że w trakcie treningu coś nam się zepnie, nie jesteśmy tego świadomi i wtedy cały dosiad nam się sypie i koń zaczyna na to reagować, spinać się i no, nie mamy już wtedy takiego komfortu pracy, jak byśmy chcieli. Tak jak w poprzednich słuchowiskach, zapraszam Was przed lustro, stańcie w pozycji jeździeckiej, na lekko ugiętych kolanach, stopy rozstawione na szerokość bioder. Do galopu początkowo ustawcie się bokiem do lustra, ponieważ często jest tak, że uruchamiając miednicę w galopie ucieka nam tułów do tyłu, albo w postaci takich falowań, albo generalnie siedzimy lekko za pionem, co wzorzec ruchu, który nabyliśmy na koniu, nas często przekłamuje i wydaje nam się, że jesteśmy wyprostowani, a jesteśmy często odchyleni. Uruchom najpierw miednicę na swoją lepszą stronę. Jeśli galopujecie się lepiej na prawo, zacznij galopować na prawo, jeśli na lewo, to na lewo. Zataczaj biodrem koło tak, aby cały czas guz kluszowy był skierowany w dół. Kontrolowanie jego ustawienia sprawi, że nie będziesz pogłębiać lordozy lędźwiowej. W związku z tym, że stoimy na ziemi, musimy w tym momencie zginać kolana.
no bo jak siedzimy na koniu, to ruch ten będzie kompensowany przez zgięcie w stawie skokowym w strzemionach. Ważną informacją jest, że chcąc na przykład dodawać, nie robimy ruchu obszerniejszego, tylko działamy z większą energią mięśniami brzucha w stronę do przodu, jeśli chcemy konia, aby dodał. Jeżeli chcemy, żeby ten galop był bardziej zebrany, wówczas przenosimy energię ruchu lekko pod górkę, tak jakbyśmy chcieli spojeniem łonowym zbliżyć się w stronę mostka. I tu ważne, nie odchylamy tutaj tułowia. A jeżeli chcemy przejść do niższych chodów, zwolnić czy przejść do kusa, to przedłużamy fazę ruchu w stronę grzbietu konia. Koń, słuchajcie, wyczuwa perfekcyjnie każde napięcie naszych mięśni. Jest w stanie wyczuć, czy my pracujemy intensywniej w stronę do góry, intensywniej w stronę do przodu, intensywniej w dół, czy jedziemy po skosie, na przykład robiąc ciągi. Nie trzeba wymachiwać miednicą, masując tyłkiem siodło, co często niestety widujemy, tylko pracować bardzo precyzyjnie, tak jakbyśmy galopowali wewnątrz ciała, które porusza później naszą miednicę i porusza grzbiet konia. My sobie mamy wyobrażać, słuchajcie, na koniu, że my wyrastamy z jego pleców, że tworzymy z nim jedność, że my poruszamy ciałem konia, a nie poruszamy się na jego ciele. I to jest wielka różnica. I tak naprawdę, żeby od wyobrażenia tego do zrealizowania dojść, trzeba ćwiczyć mentalne przepuszczanie swojego ciała, świadomość wszystkich napięć i naprawdę powtarzać, powtarzać i powtarzać nie tylko na koniu podczas treningów dosiadowych, ale także przed lustrem to, co robimy teraz. Bo to buduje Wam tak naprawdę dobre wzorce ruchu i kształtuje pamięć tkankową. Kiedy zorientujesz się, że Twoje ciało w pozycji stania bokiem nie odchyla się do tyłu, możesz stanąć przodem do lustra, aby zaobserwować, czy miednica uruchamia się symetrycznie do przodu, czy może skręca w bok. Zdarza się to, kiedy mamy asymetryczne miednice. Generalnie my zawsze mamy trochę krzywe miednice, ale są osoby, które zdecydowanie mocno uruchamiają jedno biodro bardziej lekko po skosie. Wówczas, jeżeli nie będzie to korygowalne poprzez uważność ruchu i powtarzanie jakby tego ruchu, żeby on był bardziej płynny, wówczas zachęcam do wizyty u fizjoterapeuty, osteopaty, który zobaczy, czy są jakieś napięcia, które być może da się uruchomić manualnie. Jeśli wyczuwasz, że któraś ze stron porusza się bardziej kwadratowo, wówczas to też jest informacja, żeby robić ten ruch na początku nawet w zwolnionym tempie, bo przecież nie siedzimy na koniu, tylko stoimy na ziemi. Także można sobie ten ruch rozłożyć bardzo wolno na części pierwsze, żeby budować tą miękkość okręgu, którą miednicą robimy, a nie galopować tak, jakbyśmy siedzieli naprawdę na koniu, bo wtedy nie jesteśmy w stanie wyprecyzyjnić poszczególnych sekwencji ruchu, które potem na koniu, no jak już jesteśmy na siodle, nie zawsze nam wychodzą. Teraz spróbujcie sobie ustawić tułów tak, jakbyście siedzieli w półsiadzie. I to, co jest bardzo ważne, galopujcie miednicą w podobny sposób, jakbyście siedzieli w pełnym siadzie. To, że jesteście pochyleni, nie zmienia faktu, że miednica także się rusza. Wielu jeźdźców znowu siedzi z usztywnionym kręgosłupem lędźwiowym, klepiąc tak naprawdę tyłkiem po siodle, ale wystarczy lekutko cofnąć pępek, lekko tą pupę podwinąć, nawet w tym półsiadzie, dzięki czemu będzie można uruchomić miednicę, która z kolei uruchomi Wam także nogę. A jak noga się uruchomi razem z łydką, wówczas będzie działała w taki sposób, jakby chciała podnosić koniowi grzbiet, no bo jakby dążymy do tego, żeby w tych galopach w półsiadzie tego konia lekko podnosić, żeby budować mu równowagę horyzontalną, tak, żeby mu wzmacniać mięśnie grzbietu. Czyli w półsiadzie, na siedząco, na stojąco raczej, warto sobie też to trenować i też sprawdzać, czy lewa i prawa strona miednicy działają w ten sam sposób.
No bo teraz zobaczcie, jeżeli byśmy galopowali na przykład sobie na lewo i koń zacząłby nam uciekać w prawo, to wtedy, siedząc w półsiadzie, także możemy prawą miednicą zacząć pracować na lewe ucho, po to, żeby go bardziej zaprosić do nieuciekania nam na zewnątrz, a wielu ludzi robi w tym momencie ruch ręką, tudzież zaciska gdzieś tam się w łydkach. Te tu ptaczki, które się pojawiają w tle, to jest mój chodzący staruszek piesek i no nie jestem w stanie tego dźwięku wyłączyć, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mam nadzieję, że to, co przedstawiłam w tym słuchowisku, także będzie dla Was pomocne. Wiem, że idealne połączenie jest wtedy, kiedy mogę jejca dotknąć, a nie tylko mu tłumaczyć, jak ma się poruszać. Ale tak jak wspominałam w poprzednich słuchowiskach, wyobrażenie ruchu rozwija kolejne połączenia neuronalne w mózgu. I to, co wielokrotnie już omawiałam, dla mózgu nie ma znaczenia, czy sobie coś wyobrażamy, czy dzieje się to naprawdę, bo wyobrażenie ruchu na sucho i wprowadzenie tej pamięci tkankowej w ten sposób jest w stanie łatwiej Wam później odwzorować ten ruch na koniu, kiedy już na niego usiądziecie. Mózg jakby zapamiętuje sekwencje ruchów, które zrobiliście na sucho i kiedy przypominacie sobie ten ruch, wówczas łatwiej jest to zrobić, siedząc już na koniu. Jeśli uważasz, że to słuchowisko było wartościowe, to poślij je dalej, tak aby jak najwięcej osób mogło rozwijać się dosiadowo, ale nie tylko po to, żeby samodzielnie jeździć lepiej, ale przede wszystkim, moi drodzy, aby koniom było z nami lżej. No bo to w końcu one noszą nas na swoich plecach, a nie każdy jeździec widzi i czuje swoje błędy. Koń początkowo się buntuje na dyskomfort, a z czasem popada w wyuczoną bezradność. Marzy mi się świat, w którym zwierzęta są naszymi partnerami, a nie służącymi. I uparcie, słuchajcie, wierzę, że kropla drąży skałę. Im więcej będzie osób, które podobnie jak ja tłumaczą na różne sposoby, jak to osiągnąć, a jest już ich naprawdę wiele w Polsce, to w końcu nakropimy ocean miłości i dobra właśnie dla zwierząt. Pozdrawiam Was serdecznie, Natalia.